Witajcie, witajcie, witajcie w kolejnym nagraniu. Druga część Niocha. Mamy już prolog za sobą. Teraz będziemy kontynuować od tego momentu. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Mamy tutaj tak wybór. Teraz już tak postaci bardziej możemy ją troszkę dokoksić. Ja sobie zawsze preferuję na początek dwa miecze. Teraz sobie przejdziemy dalej. Drugi wybór to jest Oda, czyli jest to długi miecz. Też bardzo fajny, bardzo fajnie mi się nie walczy. Siła plus jeden premia. Tak. Mamy tu teraz do wyboru ducha opiekuńczego. Ja sobie zacznę od Daiba Washi. Oczywiście później tych duchów będzie sporo. Będziemy wygrywać ich od przeciwników, z którymi będziemy walczyć w różnych potyczkach. Ale ten mi najbardziej pasuje. Jest to duch jastrzębia. Zwiększa zdolności uników tych, których objął swoją ochroną. I daje mi też do umiejętności, co na początku bardzo mi się przyda. Tak. Dobrze, teraz sobie zapamiętamy. Ok. Zachowamy ustawienia. I zaczniemy sobie samouczek, żeby pokazać co i jak. Dajmy sobie samouczek. Myślę, że to będzie dobra forma na początek. Będziemy trenowali w dojo za każdym razem. Ja pokażę wszystkie te samouczki, niektóre są fajne. Tak więc myślę, że będzie łatwiej zrozumieć, o co chodzi. No i tak, zaczynamy. Zaczynamy od pierwszego. Tutaj. Ciach, bierzemy sobie pierwszą broń, wchodzimy tutaj, dajemy sobie, żeby ją wyposażyć, dajemy dalej, przechodzimy dalej, można sobie otworzyć film za każdym razem, co jest też bardzo fajne. Mamy pierwszą walkę. Muszę wyciągnąć tą broń. Dobra. Lecimy sobie dalej. Super, teraz będziemy robić namierzanie celu. Odtwarzam film, żeby pokazać co i jak. W tym momencie nie muszę dużo tłumaczyć. Fajnie, od razu namierzamy cel, żeby przejść dalej, trzeba go pokonać. Dalej, kolejny samouczek, gdzieś tutaj na moście. Ciach, ciach, bierzemy sobie kolejny samouczek. Teraz będziemy robić gardę i unik. Samouczka. Odtworzymy sobie filmik. Teraz różne postawy. Postawa górna, postawa średnia, postawa niska. Na każdą broń. Jest też postawa ze schowanym
mieczem, orężem w pochwie. Są też specjalne skille, które można wykorzystywać do tego. Dobra. Najpierw wysoka. Moja ulubiona, szczerze powiedziawszy. Chociaż nie we wszystkich broniach. Na przykład w dwóch mieczach moja ulubiona jest postawa średnia. Spoko, teraz tutaj. Proszę, następny. Postawa niska. Też można obserwować, jak przeciwnicy się zachowują. Wtedy dobierać postawy do danego zachowania. Na przykład, jeżeli ktoś ma wysoką, warto atakować z niskiej. Jeżeli ktoś ma średnią, warto atakować z wysokiej. Tym podobne. Dobra, jeszcze jeden. Teraz co? Teraz impuls ki, regeneracja wytrzymałości. Właśnie tym impulsem ki można czasem w momencie, gdy jest takie podświetlenie, regenerować sobie szybciej wytrzymałość. Zaraz to pokażę. No właśnie, o to chodziło. Kolejny samouczek jest gdzieś tutaj. Ciach. Dobra, teraz tym oczym, tą postawą, tym możemy oczyszczać takie miejsca właśnie tą regeneracją, tak jakby. Można oczyszczać miejsca, które są zainfekowane przez różne stwory, yokai, które pożerają nam strasznie szybko wytrzymałość. Pokażę to na filmiku. Atak, atak i oczyszczenie. Spróbuję to zrobić. Czasem mi się to nie udaje. No właśnie, mi się nie udało. Teraz pojawi się kolejny. Nie wiem dlaczego, ale czasem po prostu mi się to nie udaje. Chyba tym razem też mi się nie udało. No, coś słabo mi idzie. Nie wiem dlaczego. Dlaczego tym razem nie wyszło? Wciąż mi tego... O, zaliczyłem to w końcu. No i dobrze. Trochę mnie to wkurza, bo często mi to nie wychodzi. Można teraz wyposażyć sobie drugą broń. Momencik. Już to robię. Dobra, teraz zmiana broni. Jest tutaj. OK, teraz mamy kolejny samouczek tutaj. Teraz będziemy pokazywać broń strzelecką. Muszę najpierw ją włożyć. Proszę bardzo, długi łuk i rusznica. Dobra. Mamy i długi łuk.
mogę przejść do kolejnego samouczka, który jest tutaj. Kamień dusz napełnia nam, u góry jest takie kółko z naszym duchem opiekuńczym. Jeżeli ja teraz dodam kamień dusz na te kółko, tutaj jako skrót sobie użyję go 3 razy, dostaję za to amritę oczywiście i napełnię te kółko na maksa. Teraz nam się napełniło, teraz będę mógł użyć specjalnego ataku, ale zamienię sobie broń na ten. Używam specjalnego ataku mojego ducha opiekuńczego. Oczywiście jeżeli zostanę trafiony, to ten atak mi się będzie kurczył, będzie dużo mniejszy i dużo mniej będę go mógł używać. Dlatego to też, na to też trzeba patrzeć czasami, jak się walczy z trudniejszymi przeciwnikami. Dobra, ale to się nam udało, czyli idziemy sobie naprzód. Dajemy kontynuację. Super. Dobra. Tu już mamy wszystko. Wracamy sobie teraz tutaj. Tu jest wszystko ok. Tak jest, zachowujemy ustawienia. I przechodzimy dalej. Do pierwszej lokacji małej wioski. Dobra, i teraz tak, tutaj przeszukujemy ciało w poszukiwaniu pierwszej broni, dostajemy pierwsze dwuręczne miecze. Okej, potwierdzam. Używamy sobie jako pierwsza broń biała. Teraz setu weźmiemy jeszcze znajdźkę. Jest pierwsza tabliczka, przy której zrobimy sobie zapis. Tutaj jeszcze ukryte rzeczy. Czasem się zdarzają, czasem warto też pobłądzić troszeczkę po lokacji, żeby trochę tych rzeczy znaleźć. Dobra, idziemy sobie do kapliczki. Mamy kapliczkę. Robi się zapis i teraz w kaplicy już mamy odblokowane rzeczy. Czyli tak, mamy awans za Amritę, który w tym momencie możemy sobie już wydać, żeby sobie coś podnieść. Ja sobie podniosę umiejętności chyba o 1 albo siłę. Nie, umiejętności sobie podniosę o 1 i w tym momencie dochodzi mi do impulsu ki plus 10, do punktów samuraja plus 1, do siły ninjitsu plus 2, życie plus 10, atak plus 1 i atak plus 1. Oczywiście to jest zawsze stosowanie do broni, której aktualnie mamy w ekwipunku. Tak, i wykorzystamy sobie to. Spoko, fajnie. I tutaj mamy jeszcze złóż ofiarę. Tu będziemy składać rzeczy, które nie będą nam potrzebne w tej ofierze. W tej chwili nie mam jeszcze nic, więc nic nie będę składać. Za to będę dostawać Amritę i za to będę mógł kolejny rozwój sobie podnosić. Pusto. Tutaj mamy skarby. W skarbach mamy coś takiego, że pobieramy zawartość z gry, którą żeśmy kupili. No ja na przykład teraz dostałem przedmioty, schemat i bodajże to będzie hełm taki. Tu można przyzywać sobie gości do gry, jeżeli nie chcemy grać sami, możemy użyć takich specjalnych kubków.
ale trzeba je znaleźć. Dwie opcje jeszcze mamy zablokowane. Tutaj mamy ducha opiekuńczego, którego mamy. Można jego statystyki zobaczyć, jakie są w tej chwili. One później będą się podwiększać, będzie można je update'ować. No i chwilowo tyle. Nic więcej chwilowo tutaj nie mamy dostępne. Warto jest też niszczyć tutaj różne skrzynki, w których czasem są przedmioty. Jakieś złoto, jakieś eliksiry, kamienie. No i zbierać oczywiście znajdźki. Nieźle mnie przywitał. Muszę bardziej się starać. Dobra. Fajnie się tu udało, no ale było grubo. Muszę bardziej uważać, niż łatwo się tu... Łatwo tu dostać węcki. Za każdym razem jak padniemy, to wracamy do kapliczki, a nasze punkty z Amritą, które zdobędziemy, po prostu leżą w tym miejscu, w którym padniemy i musimy do nich dojść. Tutaj mamy coś takiego jak czerwone groby. W tych czerwonych grobach są gracze, którzy byli tu przede mną i którzy padli w tym miejscu. Jest pokazane, w co byli ubrani i którzy mieli poziom. Dla chwały można z nimi powalczyć. Czasami walczyłem z nimi, żeby uzupełniać sobie sety. Zawsze coś z nich wypada dodatkowo, jak się z nimi wygra. Ale trzeba uważać, gdyż naprawdę potrafią zadziwić. Grać. Dostałem jakiś pancerz, 10 chwały, później się to przydaje. Powiem później dlaczego, jak już uda nam się tą planszę zakończyć. Dobra. Użyję tutaj kamienia, żeby go płynąć do mnie. Już nie chciałbym walczyć z dwoma przeciwnikami, bo to jeszcze troszeczkę za słaby. Aha, tutaj jeszcze dodatkowo zapomniałem sobie wykupić skilla. Odblokowało mi się już od umiejętności do broni. Wchodzimy sobie na dwa miecze. Tu jest taki skill, który w tej chwili mi się przyda. Momencik, czy to jest ten? Tak, to jest ten. Robi się go w postawie średniej. Jest dość dobry, przydaje się, zwłaszcza na pierwszą bazę, znaczy na pierwszego bossa, z którym będziemy walczyć dużo później. Ale ja zacznę właśnie od tego. Wydałem 3 punkty samuraja, które wcześniej nabiłem. Jak widzicie, czasem można coś tutaj znaleźć w tych dzbankach. Zaraz zademonstruję, jak tutaj to działa. O, właśnie tak. Trzeba też uważać, żeby się nie zagalopować, bo na przykład jak spadnę w przepaść albo z dziury lub z klifu, mogę niestety paść. I to... Aha, no i mamy pierwszą kodomę, które są tu poukrywane po całej planszy. Zbieraj się do chramu. Teraz pójdę pokazać, o co z tym chodzi. Trzeba uważać
żeby się dobrze rozglądać. Warto je wszystkie pozbierać, bo dają fajne bonusy w trakcie rozgrywki. Zaszedł go od tyłu i w tym momencie miałem sporą przewagę. Na to też można zwracać uwagę. Gra, jakiś pancerz. Pójdę teraz do chramu. Albo spróbuję dojść do następnego, bo też tak można. Dobra, mam trochę amrity do wydania na rozwój postaci, to dość dobrze. No, oczywiście tu dostajemy podstawowe te wiadomości, zmianę postawy. Ajdzie. Dobra, nie ma źle. No i mój ostatni eliksir, muszę teraz bardziej uważać, gdyż następne starcie może być dla mnie bolesne. Nie ma tak źle. Zobaczmy, czy nie mamy innej broni. Mamy Odachi, no to fajnie. Jest Odachi pierwsze, mamy tutaj jakieś nakrycie na głowę. Patrzę oczywiście na wagę, bo to jest ważne. Wolę tą lżejszą. Jakieś pierwsze rękawice. Tutaj on jest plus 10, to fajnie. Tutaj jest no trochę większa waga, no ale tu w tym momencie mi się opłaca, bo tamte statystyki są takie dużo większe. No to już mi się nie opłaca, bo ten pancerz jest dość ciężki. Na razie zostanę przy tym, co mam. Dobra. Fajnie. Dobra. Trzeba się zastanowić, jak pójść. Trzeba uważać. W niektórych miejscach są pochowani przeciwnicy, na przykład tutaj można się naciąć. Ale że Odachi jest dość konkretną bronią. Z góry ten atak w wysokiej postawie jest bardzo mocny, jak się nim trafi. Więcej nie ma. A tu jest jeszcze schowana znajdźka. Kamień duszy, który później się bardzo przyda. Dobra. Pójdziemy sobie na razie tędy. Dobra, nie ma źle. Całkiem dobrze mi się tym udać się. Jest troszkę tutaj porozrzucanych tych znajdziek. Trzeba się rozglądać. Groźnie, bo mi się życie kończy, a nie ma się czym podleczyć. Nie znalazłem żadnych eliksirów po drodze. Moment, muszę znaleźć jakąś lepszą drogę, albo po prostu wrócić do chramu. Ale będę musiał wtedy z nimi walczyć jeszcze raz. Yeah.
potrzebny. Ach, niespodzianka. No właśnie. To niestety był ból. No nie udało się dojść do chramu, trudno. Spróbujemy za to odzyskać doświadczenie. Dobrze, i pojawiła mi się nowa opcja. Tutaj jest błogosławieństwo Kodom. Jako, że udało mi się znaleźć Kodomę, zwiększy częstotliwość wypadania pancerza. Ja sobie tą opcję teraz włączę. I teraz pancerze powinny wypadać troszkę częściej. Niewiele, ale zawsze. Dobra. Mój duch opiekuńczy pilnuje mi tam teraz grobu, który zostawiłem. Muszę uważać. Jak do niego będę dochodził? Próbuję odzyskać nasze punkty. W miarę szybko. Tędy. U góry mamy taki radar. Mniej więcej pokazuje nam miejsce, w którym żeśmy utracili. O, tutaj jest. Tak, dobra. Dotykamy grobu i nasza Amrita wraca na miejsce. Nie ma tak źle. Sobie zmienię broń na razie. Chociaż w tym momencie trochę lepiej mi się chwilowo walczy. Zbieramy co się da. No to pura. Dobra. Jak widzicie, tych najdek jest dość sporo. Trzeba się rozglądać za nimi dobrze. Trzeba uważać z łucznikami, dobrze jest ich podchodzić od tyłu, gdyż wtedy nie stanowią dla nas większego zagrożenia. No tutaj jest kolejna kapliczka. Zrobimy sobie przy niej save'a. Dobrze, wydamy Amritę. Amritę wydamy na awans. Rozwiniemy sobie troszeczkę siły teraz. Zobaczymy jeszcze, jakie rzeczy nam wpadły w międzyczasie. Bo może coś ciekawego, chociaż tego co widzę, tylko włócznie i topór, nic ciekawego w broni tu nie ma, dystansowa żadna. Tutaj mamy zbroję, o, fajnie, w końcu mogę wymienić lżejszą, co jest dobre. Nie będę, za ciężka tam to jest. Za ciężka jest ta zbroja piechoty. Jakieś przedmioty jednorazowe nam doszły. Jest tutaj jeszcze kamień dam. Spoko. No dobra. I myślę, że w tym miejscu zaraz zobaczymy.
Tak, myślę, że w tym miejscu sobie skończymy nasze nagranie drugie. Ja dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Jak coś, to piszcie. Jeśli mogę coś ulepszyć i poprawić, będę chętnie wysłucham. Może coś uda mi się zrobić lepiej. No i do zobaczenia w następnym nagraniu. Dziękuję Wam. Cześć.